Wozy asenizacyjne to wciąż częsty obrazek na polskiej wsi, ale coraz rzadszy w gminie Suwałki, która od 10 lat inwestuje w infrastrukturę kanalizacyjna. Niejedna gmina mogłaby się tu uczyć, jak dbać o środowisko. Mamy wiele jezior, nie chcielibyśmy, żeby te jeziora były zanieczyszczane. W związku z czym postawiliśmy na początku dofinansowywać mieszkańców, żeby mieszkańcy likwidowali swoje szamba, a w to miejsce budowali oczyszczalnie przydomowe. I na ten cel co roku poświęcaliśmy kilkadziesiąt czy ponad 100 000 złotych. Pierwsze dotacje pojawiły się w 2012 roku. Od tej chwili na ich wsparcie gmina Suwałki przekazała swoim mieszkańcom ponad 1 300 000 złotych. Dzięki temu mieszkańcy zbudowali na swych podwórkach ponad 200 przydomowych oczyszczalni ścieków. W zasadzie już jakby ten rynek, powiedzmy w ten sposób, nasycił się naszych mieszkańców, jeżeli chodzi o oczyszczalnie przydomowe. Już tych wniosków nie wpływa tak dużo, jak wpływało do tej pory. Czy ci, którzy już mieli taką potrzebę, to tą oczyszczalnię przydomową wybudowali, a swoje stare szambo zasypali. Okazało się jednak, że wciąż na terenie gminy są posesje, obok których biegnie nitka kanalizacyjna, a na podwórku wciąż funkcjonuje tak zwane szambo. Od 2020 roku dotacje popłynęły dla tych, którzy chcą zbudować kanalizacyjne przyłącza. I zaproponowaliśmy naszych mieszkańców dofinansowanie do każdego metra przyłącza kanalizacyjnego. No i w zależności teraz od długości tego przyłącza kanalizacyjnego to jest wartość od 120 do 180 zł za metr dofinansowania. Gmina dokłada inwestorom od 120 do 180 zł za metr przyłącza. Chętni znaleźli się natychmiast. Na tym jednak tutejszy samorząd nie poprzestał. Wójt nadal chce rozbudowywać sieć kanalizacyjną. W chwili obecnej zaczęliśmy już projekt na Piertanie, szczególnie tutaj Piertanie Tartak w gminie Suwałki. W tej miejscowości one są zabudowane budynkami mieszkalnymi i chcemy doprowadzić kanalizację. To są miejscowości położone na terenie Wigierskiego Parku, w jego otulinie parku, w bliskim sąsiedztwie jezior i lasów. Kolejne nitki planuje w Przebrodzie Wychodnem i Zielonym Królewskim. To może być łącznie około 50 km sieci, które będą to będzie zadanie do wykonania na najbliższe 4-5 lat do realizacji.